dzisiaj w It Takes Two. Disco, disco. Tańczymy glowsticki, tańczymy. Opa. O Jezu. Jej. O. Jakoś latamy wokół siebie. To tak właśnie wygląda czarna dziura. Dajemy czadu. Znaczy ty dajesz takie, czadu. To jest takie poczucie, jakbyś był faktycznie na takim, wiesz, pełnoprawnym koncercie. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Hej wszystkim, z tej strony Astrid, jest ze mną walczy i musimy szybko usiąść normalnie tutaj do DJ-ki. O, już? Tak szybko? Ja robię, odsuń się. No to... Tak, bo to jest ten, na czas. Jak aha. Gra trochę. Aha, to dobrze, to świetnie zaczynamy. Witajcie widzowie. Witamy was w ostatnim odcinku chyba z It Takes Two i właśnie zaczynamy mocno, bo od DJ-ki, a że jesteśmy zarąbiści, to... Disco, disco. Aha, ja nie muszę tego przetrzymywać, kurde bela, ja już przyzwyczajenie z Beyonda weszło, żeby przyciskać przyciski jakieś. Co, tutaj te? O Jezus, tego to się... No co, my też tego, musimy tego... pokazać, że się bawimy dobrze. Tego się nie spodziewałem. Oj, ostatnio mi nie weszło. Pięknie. Dawaj, 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 dawaj. Patrz, z tego, z... no, z A Way Out'a. A przepraszam, bo ty nie widzisz mojego faktycznie. Nie, widzisz. Widzę. No, bo ja twoje widzę. Dawaj, pięknie, nice. O, już połowa za nami. Tak. Disco. Tańczymy glowsticki, tańczymy. Wyginam śmiało ciało. Oj, jedno mi nie wyszło. DJ Cody. Yo. O, ostatnie mi nie wylazło. Tak? Mówisz? No, wywaliłem się. Ja sobie zmienię na szybko. A w sumie ty idź w tej chwili na to. A co to za różnica? Po prostu, żebyś zobaczył grę. I tyle. W sensie, żebyś ogarnął grę, może bardziej. Mogę ci pomóc? Nie, raczej chyba nie. Chyba, że ja wyjdę z tego. Nie robi się szybciej? Czekaj. Ty, czemu to opada? O co, kaman? Nie wiem, może ja przejęłam. Ty, no co jest? Ty, no tak jakby... Jak ja to robię... W ogóle nie idzie. Nie wiem. W każdym razie pomagam ci i tyle. O co, kaman? Może się na moją DJ-kę wtrąciła. Tak, już nie będę. Chciałam zobaczyć, czy możemy razem. Już nie będę, przepraszam. No, żeby mi to było przedostatni raz. Yeah! Wow! To jest i Alvaro. No to... Ej, no to rozkręciliśmy imprezę i zostaliśmy z niej ewakuowani. Wow! Opa! O Jezu. Jej! O! Aj, oj, kurna, przyspieszenie ominęłem. Ja też, spoko. Już dwa nawet. Ominęłam przyspieszenie. Trzecie. O, ta jak... Ale jak ty daleko wywaliłaś? Ja nie wiem, czy te nuty przypadkiem nie spowalniają. O Jezu! Co, ledwo się wyrobiłaś? No. Oj! Pięknie. No nie wierzę. Co? Nic, przywaliłem dwa razy. O Jezu, oła. Ta jak wystrzeliła gdzieś już daleko, wow! A ty za mną. Lecę, właśnie dolatuję. O, jeszcze cię wyprzedziłem swoim cielskiem.
Jakoś latamy wokół siebie. To tak właśnie wygląda czarna dziura. Dość spokojne uczucie jak na czarną dziurę, nie sądzisz? A skąd wiesz, byłeś w czarnej dziurze? Wyobrażam sobie, że to większy chaos. Aj, tam gadasz głupoty. O mej. Cody, mej. Jeju. Co tu się wyprawia? No. O, no i wracamy do rzeczywistości. A szkoda, żałuję trochę, że nie było, wiesz, takiego jak ten tęczowy tor w takiej sekwencji teraz jeszcze. Baby, it's gonna crazy. Zobacz, jakie zaplecze ma. You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that would make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May, break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No, just seeing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Także pamiętajcie, jakie widzowie. Jakie mądrości sprzedaje dokładnie. Ta książka na sam koniec. Bądźcie po prostu sobą. Tak jak było kiedyś. No właśnie, że nadmierny perfekcjonizm tylko doprowadza do tego, że się coraz bardziej zawala, bo no właśnie się zbytnio stresuje człowiek i no to jednak stres jest zawsze wrogiem. Dokładnie. Nie wiem, czy ktoś może ze starszej widowni będzie pamiętał taki zespół Grupa Operacyjna i właśnie wypuścić kawałek Bądź Sobą. Więc dobry. Nie Rysiem Ochuckim, nie Kubą Wojewódzkim i nie Majdanem i nie Dodą. Bądź sobą. Dobra, dawaj, dawaj. Idę. Ej, to patrz, jak ja się tędy przecisnąłem tym swoim kartoflem. Tak swoją drogą się teraz zastanowiłem. Może to ty to przewróciłeś? A może tak specjalnie, nie? Oho. Tak, żeby mnie wkurzyć na odchodne, nie? Słuchaj. To się czuje, ten się lubi. Dobra, o. Jezus Maria, to naprawdę wygląda jak jakaś scena, wiesz, na koncert rockowy albo coś. No i zajebiście. Jakiś festiwal muzyki. Dobra, no to co? Dajemy czadu. Znaczy ty jest dajesz takie, czadu. To jest takie poczucie, jakbyś był faktycznie na takim, wiesz, pełnoprawnym koncercie. A my jesteśmy na strychu, na naszym strychu. Wersji, pamiętaj jakiej. Mini. To prawda. Jesteśmy minionkami w tym momencie. A ja bym zagrał, jakby wyszła gra minionki. O Jezus, przecież ja uwielbiam minionki. Zobaczymy jeszcze, może coś takiego wyjdzie, albo już wyszło. Tylko ja sobie wyobrażam, że to bardziej taka, wiesz, by była gra dla dzieci. Oj tam, no i co z tego? Ja czasami nawet w Lego gram, a ostatnio z córką nie, gram po w Blue. Po prostu, wiesz, to takie gry dla dzieci to czasami mają to do siebie, że są, wiesz, zbyt uproszczone. Ale lubię. Szczególnie polecam SpongeBoba. Świetna gra. No nie peniaj, wyjdź na tą scenę, dawaj maleńka. No pewnie. Córka nawet nie wie, co się dzieje na górze, a tam starzy się bawią. Co, czyżby na sam koniec nas odkryje i zobaczy? Ogląda, Janie. Niewidoczne dla oczu niezainteresowanych. Dokładnie. A tutaj impra dla całego. Wuda Cox.
O, matka nawalona śpi. No ty masz z tym, że nawalona. No a ja jaka? O 13 w południe? Zmęczona czym? Życiem? Tak. Może depresję ma. Skąd wiesz? No to lekarstwo jest jedno, dobre, 40%. Ta, i prowadzi do wesołych skutków, nie? Też. No, dawaj, jedziesz. Wszyscy czekamy. Za DJ-ką. Wow, z efektami! O! My też? Mhm. Stara, sypiemy się. Nie psuj chwili. O! Czemu mam to trzymać? Miłość kwitnie wokół nas. Dzieci, zasłaniajcie oczy, starzy się całują. Jak zawsze musiał być, mieć dobre wyjście. Tak, no chciałem powiedzieć, że dopiął swego skubaniec. Jak tam, plecy ci już pękły? Dupsko ci odpada? Czekaj, wróćcie dopiero do świadomości, co się dzieje. I patrz, twój kubek jest niezniszczony. O, faktycznie. No. Gdzie ona ma okulary? Bo chyba ona nosiła, co nie, okulary? Nie, chyba jako postać ta nie, chyba nie miała okularów. A, nie pamiętam już nawet, szczerze przyznam. To było tak dawno temu. No chwilę temu. Oho. To było. Where's Rose? Oho. I don't know. Ona przypadkiem nie szła z jakąś walizką wtedy z tym gramofonem?
Plecakiem. Plecakiem, okej. Okay. Gramofon był w walizce. A, okej. Okay. O! Kosmiczna małpa. Mam babun. Księżycowy pawian. Tak, no. Nie kosmiczna małpa żadna. Kosmiczna małpa. Denerwowała mnie. I mamy list. Oho. I'm sorry that I did this to you. Najgorzej, jak dziecko się obwinie. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. Brawo! Rodzicami roku zostają. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mom. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. A sandwich and a lollipop. Oh no. Ale trzeba przyznać, młoda, odważna. Wzięła, spakowała się, kanapki wzięła sobie na drogę. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Alvaro. To co tam było? Spalić? Spalić, powyrywać kartki jedna po drugiej. Where did you find this? I found it at school. No to czyli gościu przed tym wiedział, co z nią robić. Sometimes you can find real treasure in the trash. Come on. Mieć jednego jest skarbem drugiego, nie? Coś w tym jest, co? Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, tak, tak było. O Boże, ta komandowie biura. Bo jest. Ale ja w sensu. Nie, to w dalszym ciągu jest irracjonalne. O nie, to już bo wiadomo, że się... Ale został naprawiony. Narzędzia żyją. Tak, poskładane w końcu. I nie leżą tak. Gdzieś, nie rdzewieją, nie gniją. Jest lornetka, która wygląda w sumie jakby jak ożywiony przedmiot w dalszym ciągu. Tak, no. Moon baboon. Moon baboon. Kosmiczna małpa. Pawian generalnie. O nie, ale patrz, jest cała. No, plasterek ma na głowie. No. Ciekawa jestem, czy ją przeprosili. No to zakończyliśmy w takim razie i tekstu. Jak ci się podoba gra? Dla mnie rewelacyjna. Fabularnie bardzo fajnie, bardzo przemyślana została ta gra. Aż to Trzmielica. A jest, no. Ta... Razem z Joy w ogóle w tle. Co była królową pszczół. Więc powiem wam szczerze... Os, przepraszam. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo dobrze ja się bawiłem grając to pierwszy raz. I polecam naprawdę każdemu sobie do ogrania, bo tak super przy tym się gra i szybko czas leci, że... Ja już nie wierzę, że to już jest po prostu koniec. Historia jest naprawdę rewelacyjna, gra jest piękna, nie jest też mocno skomplikowana. Więc samą taką swoją prostotą myślę, że właśnie... Miła po prostu tą popularność, no i została przez to grą roku, tak?
Tak, ja myślę w ogóle, bo taka jest prawda, że Hazelight produkuje naprawdę niesamowite gry. Dobrym przykładem innym właśnie jest A Way Out. I jeszcze oni mają wyprodukowaną grę Brothers, którą ja akurat jeszcze jej nie ogrywałam. Natomiast też się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że to jest zdaje się ich pierwsza gra, bo oni chyba to wypuścili właśnie pierwsze Brothers, mm-hmm. potem A Way Outa, a potem It Takes Two. Więc no, jestem ciekawa, od czego to się zaczęło i no, ja na pewno kiedyś ogram sobie. Może nawet z tobą walczyć. Może tak być. Widzowie, napiszcie w komentarzach. No. Albo rzucajcie propozycje następnych kooperacyjnych rzeczy, jeśli wam się oczywiście podobały. Więc zostawiajcie łapki w górę, komentarze pod tym ostatnim, niestety smutnym filmie, dlatego że to już jest koniec i tej historii. Naprawdę tak się genialnie bawiłem, że mógłbym to ograć jeszcze raz. Przygoda była super, zwłaszcza, że jednak po drodze, w sensie ja personalnie, ja zdaję sobie sprawę, że moją siłą niesamowitą na pewno nie jest współpraca, że ja sama mam taki charakter, że cisnę przed siebie i że no ja też próbuję no to poprawiać po prostu, ale no i po prostu no, trzeba było się nauczyć tego, że po prostu jest też ktoś inny. Dlatego właśnie po to takie gry się tworzy, żeby się tego wszystkiego nauczyć, więc myślę, że zdałaś egzamin, więc... Dziękuję. Więc na spokojnie. Oczekujcie na pewno niedługo od naszej dwójki jakiejś produkcji. Coś wymyślimy, coś pokombinujemy. Tak jak wspomniałem, napiszcie w komentarzach, jak wam się podobało, co byście chcieli. Tak, i widzimy się za rok. Elo. Jak wypuszczą It Takes Two 2. Dokładnie. Więc trzymajcie się ciepło, mamy nadzieję, że wam nie, się podoba. Nie, no gdzie ty, kurczę, już kończysz? Panie, dopiero 20 minut, a jeszcze napisy chcesz, ja chcę pokazać całe. A co tu gdzie będzie napis? Gdzie ty się już żegnasz? A co ty chcesz napisy całe pokazywać? Co w tym interesuje? Dla twórców. Aj, tam z szacunku, przestań. Na napisach już się w kinie wychodzi. Ile powiedzieć o tej grze Kurka Wodna? Który na przykład etap ci się najbardziej podobał? Szczerze nie mam jakoś bardzo ulubionego. Wszystkie mi się gdzieś tam, każdy miał swoje plusy i minusy, swoje, można powiedzieć, tą rysunkowość bardzo ładną zrobioną. Więc nie mam ulubione. Chyba kierowanie żukiem były najgorsze. Co było najgorsze? Kierowanie żukiem. Kurda, raz ty ślepy kierowco, ty. Tak, więc to mi wpadło w pamięć, a tak to naprawdę wszystko było tak fajnie bajkowo zrobione i mówię, tak jak wspominałem, to była bardzo, bardzo fajna, przemyślana gra, bardzo dużo lokacji, to jest właśnie fajnie, że nie chodziliśmy w jakimś tam jednym obszarze, tylko co chwilę gdzieś coś się działo praktycznie, co odcinek już byliśmy gdzie indziej. To jest prawda, że się bardzo dużo działo, ale wiesz co, w sumie nie tyle ja mam swój najmniej ulubiony, tylko trzeba przyznać, że ten etap, gdzie tego słonika właśnie załatwialiśmy, to no, był bardzo psychodeliczny. Słuchaj, no w zależności od wrażliwości, jak to się mówi, bo no każdy inaczej do tego podszedł, wiesz, kurna... Ale to tak samo zależy od wrażliwości, czy obok tego zakończenia, że właśnie zakończyło się tym, że się pogodzili jakoś i nie wiem, po tym co się działo, to można stwierdzić, że może ze sobą jeszcze spróbują, prawda, zostać, zamiast się rozwieść na dobre. I to też zależy od wrażliwości, może są ludzie, którzy oglądając to się popłakali, może są tacy, którzy siedzieli i tak, wiesz, z zadowoleniem. A są tacy, którzy siedzieli i patrzyli na to obojętnie. Znaczy, powiem ci tak, znając gdzieś tam fabułę tej gry, to że tak powiem, żeby to właśnie było koniec, musiał być po prostu happy end, więc gdyby, wiesz, byśmy przeżyli całą tą przygodę, co przeżyliśmy razem z Alvaro i nagle by, nie wiem, May albo Cody powiedział, jednak nie spadaj, nie chcę z tobą być, wracamy, to wiesz, no to tak trochę chujowo by to wyglądało, chociaż no, wtedy by dało furtkę. Że to nie byłoby zbyt satysfakcjonujące zakończenie, ale w sumie to by było ciekawe, wiesz, gdyby to wszystko zależało od naszych wyborów tak naprawdę. W sensie na pewno to jest ciekawa idea na zrobienie gry właśnie na podstawie wyborów gracza, że w zależności od tego, jak rozwijamy naszą relację, jakich czynów się podejmujemy, jakie decyzje wykonujemy w międzyczasie. Simsy na sterydach. To na samym końcu mamy relację taką, jaką mamy i na przykład, nie wiem, możemy się rozwieść i zapomnieć o sobie, prawda, w nienawiści się rozejść,
A możemy też próbować właśnie dalej ze sobą odświeżyć ten związek nasz. I to by było super akurat, trzeba przyznać. Jest to jakiś pomysł, trzeba by było, znaczy no to my nie jesteśmy od tego, ale twórcy no mają jakieś... Nie jesteśmy żadnymi deweloperami, więc... Dokładnie, pomysły są, jest dużo gier takich, gdzie właśnie to zależności co robisz. Moja taka pierwsza gra, z którą miałem do czynienia, to był Infamous, więc albo byłeś dobrym, albo złym i tutaj by to było, mogłoby to fajnie ugryźć, przynajmniej nawet tak jak były te minigierki, to też że... A propos minigier, przepraszam, że ci przerywam, aha, ale zanim zapomnę, policzyłam, 13 do 10 dla mnie, dziękuję bardzo dziewczyny, zdominowałyśmy grę, dałyśmy radę. 13 do 10, kurde. No ale dobrze, no dobrze, no nie, niech ma dziewczyna pierwszy raz gra w koopa, niech ma, po prostu daliśmy jej trochę fory. Widzowie. Jestem warriorem keyboarda. Ta. A ty nie jesteś warriorem pada. Dobra, zobaczymy w coś innego. Jakąś strzelankę sobie weźmiemy. No więc... No, ja jestem generalnie bardzo zadowolona z tej gry. Będzie mi się, w sensie tak ogólnie dobrze o niej myślę i będzie... Cieszę się, żeby po prostu zostało to zarejestrowane i myślę, że kiedyś też sobie wrócę i sama obejrzę, co żeśmy stworzyli. Za parę lat tak, wnusiu, zobacz, tutaj babusia grała. Za parę lat i już wnusiu, tak, to tak działa. No słuchaj, wiesz, demencja starcza i te sprawy, wiesz, nie wiesz, kiedy to cię dopadnie. W twoim wypadku to może i tak, ale... Pewnie tak. No dobra, to co, napisy przeleciały, wróciliśmy praktycznie do... Jest tu w ogóle taka opcja jak Gra Plus? Pewnie nie, no bo to by było bez sensu. Nie, ma z tego co... Nie ma, okej. No nie, właśnie patrzę, że nie ma. Jedyne co możemy jeszcze zrobić, to mogę ja zrobić grę lokalnie i właśnie możemy zobaczyć te wszystkie minigry. My właśnie ominęliśmy tylko jedną, czekaj chwilę, ja cię tylko zapraszam. Jedną minigrę? Nie zaproszę cię na chwilę obecną. Dwie minigry, przepraszam, ominęliśmy. O, no to i tak dobry wynik. Ominęliśmy, słuchaj, w sekcji tam w piwnicy na samym początku. Mhm. I ominęliśmy też, jak szliśmy właśnie przy tym do zamku takiego tego. No do tego słoniątka. No, nasza córka. I generalnie mi się wydaje, że ja wiem, gdzie jest ta gra, mam pewien pomysł, gdzie jest ta gra. Ale nie jestem pewna, bo za pierwszym razem też ją ominęłam, jak grałam, więc... Okej. Okay. No to trzeba by było się znowu pobawić. Ale no to faktycznie, myślę, że już tak naprawdę jest czas na zakończenie. Chcąc, nie chcąc, tak więc... No moi mili, dajcie koniecznie znać, jak wam się podobała seria. Czy wam się podobał nasz duet przede wszystkim. Bo to też właśnie nie zawsze daje rozrywkę taką, jak my to odczuwamy, prawda? Dokładnie, więc mamy nadzieję, że spełniliśmy wam wasze gdzieś tam oczekiwania, żeby sobie zabić czas i przy dobrym komentarzu, przy dobrej grze, która naprawdę jest świetna, rewelacyjna, polecam każdemu tak, do ogrania nawet... Tak, pierdzielnęliśmy po drodze coś mądrego. Ta, raczej wątpię w to akurat. Tutaj bym nie doszukiwał się jakiegoś większego konsensusu. Wiesz, to samo to, że na sam koniec, jak ty stwierdziłeś, że to jest najgorzej, jak ci dzieci obwiniają, no bo to jest prawda, dzieci nie ogarniają, co się dzieje tak w pełni wokół nich, prawda? To wszystko dorośli. I to zadaniem dorosłych jest chronić swoje dzieci, a nie żeby dzieci się obwiniały jeszcze o sytuację, która jest dookoła. Dokładnie. Więc słuchajcie, drodzy widzowie, więc tak jak wspomniałem już wcześniej, oczekujcie jakiejś niedługo produkcji z naszej strony. Jeśli wam się oczywiście ta seria podobała standardowo, zostawiajcie łapki, komentarze. No i co? I we dwójkę pięknie dziękujemy, że byliście z nami w tej przygodzie i oglądaliście. Również zapraszamy do innych serii, zarówno na kanale Walczego, jak i na moim, bo no też sporo gramy, prawda? I kto wie, może wam się spodobać przy okazji. Dokładnie. Nie tylko nasz duet, ale i to osobno. Dobrze, więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej! Cześć!